padły wprost groźby przeciwko Polsce ze strony Rosji. A wszystko zaczęło się od Niemców. No i właśnie od tych Niemców zaczniemy drugi temat, bo w Der Spiegelu pojawiły się informacje o tym, że chcemy wysłać wojsko na Ukrainę i Putin też już na to odpowiedział. Następnie przejdziemy do tematów ekonomicznych i sprawdzimy, ile najprawdopodobniej wyniesie teraz inflacja. A na koniec szef unijnej dyplomacji pozytywnie o Polsce. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam szanownych Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Bez przynudzania lećmy od razu z pierwszym tematem. Pakiet walki z dezinformacją, z rosyjską propagandą, z wrogimi działaniami Rosji. Grożenie takiemu krajowi jak Rosja to po prostu szaleństwo, twierdzi nieznany szerzej analityk Drago Bosnich, cytowany przez jedną z największych kremlowskich agencji propagandowych RIA Nowosti. Badacz usiłuje przekonać opinię publiczną, że jeśli kraje szeroko pojętego Zachodu, w tym Polska, zrealizują groźby wyrażane pod adresem Rosji, wiele z nich zniknie z mapy po incydentach rakietowych. Agencja RIA Nowosti opublikowała we wtorkowe popołudnie depeszę zatytułowaną Polska zniknie na zawsze. Ujawniono scenariusz wojny Stanów Zjednoczonych z Rosją. Tekst został oparty o wpis anonimowego i rzekomego analityka geopolitycznego. Na łamach InfoBrix Drago Bosnich przekonuje, że grożenie takiemu krajowi jak Rosja to szaleństwo. Na liście podżegaczy wojennych stworzonej przez badacza oprócz Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz szefa NATO pojawił się także Radosław Sikorski. Szerzej nikomu nieznany analityk rosyjski cytuje wywiad szefa polskiej dyplomacji dla Guardiana, w którym stwierdził, że Waszyngton napadnie pozycję armii rosyjskiej w północnym okręgu wojskowym, jeśli Moskwa użyje broni nuklearnej. RIA Nowosti cytuje z kolei wiceprzewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Rosji. Dmitrij Miedwiediew przypomniał, że napad Stanów Zjednoczonych na jakikolwiek rosyjski cel doprowadziłby do wybuchu wojny światowej i każdy minister spraw zagranicznych, nawet takiego kraju jak Polska, musi to zrozumieć. W tekście analityka pojawia się także bezpośrednia groźba pod adresem polskiego rządu. Warszawa musi zrozumieć, że same systemy Moskwy wyposażone w broń termojądrową w obwodzie kaliningradzkim wystarczą, aby w ciągu kilku sekund zmienić Polskę w radioaktywne pustkowie, ostrzega. Według analityka ten sam los spotka Stany Zjednoczone w przypadku agresji na Rosję. Choć zniszczenie Stanów Zjednoczonych zajmie trochę więcej czasu, arsenał nuklearny Moskwy gwarantuje, że nikt nie będzie mógł go bezkarnie napadnąć, zapewnia ekspert. Samą pomoc broniącemu się Kijowowi określa w tekście mianem bezczelnego zaangażowania Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i NATO. Podżeganie ostrych nastrojów, ostrych podziałów w społeczeństwach Zachodu, ale jest to także wspieranie finansowe, ale nie tylko. No i dobra, czas przeanalizować te analizy Bosnisza i zastanowić się nad tym, co to tak naprawdę oznacza dla Polski i świata. Rosyjski analityk straszy nas zniknięciem Polski z mapy. To nie są słowa, które można zignorować, nawet jeśli pochodzą z ust człowieka, którego wiedza i obiektywność są mocno wątpliwe, a przynajmniej tak się przedstawia go w naszych zachodnich mediach, cały czas bagatelizując tę postać, że jest to szerzej nieznany analityk i tak dalej. No to są... To jest po prostu traktowanie nas wszystkich jak idiotów. Przede wszystkim groźby wobec Polski to nie jest tylko przejaw propagandy, ale element szerszej strategii Rosji, która ma na celu destabilizację i zastraszenie krajów Zachodu. Warto tutaj przywołać podobne przykłady z historii, chociażby z czasów zimnej wojny, kiedy ZSRR również stosowało retorykę zastraszania, aby zniechęcić kraje natowskie i sojuszników do jakichkolwiek działań militarnych. Czy to działało? No, raz działało, raz nie działało, ale pokazuje to choćby na pewną stabilność Europy Zachodniej przez dekady konfliktu zimnowojennego, aczkolwiek to my zawsze na tym obrywaliśmy. To nas przecież nie było 123 lata na mapie wcześniej, a zaraz później, mimo że wygraliśmy wojnę, znaczy Niemcy przegrały, no to i tak my dostaliśmy tutaj najbardziej po dupie. Teraz przejdźmy do samych argumentów tego Bosnisza. Strach przed atakami nuklearnymi to jest coś, co nie może być bagatelizowane. Jednak warto zwrócić uwagę na realną politykę i strategię militarną. Rosja doskonale zdaje sobie sprawę, że użycie broni nuklearnej przeciwko Polsce, członkowi NATO, oznaczałoby natychmiastową odpowiedź może nie całego sojuszu, może nie militarną całego sojuszu, no ale zgodnie z artykułem 5 Traktatu Północnoatlantyckiego każdy musiałby to potraktować tak, jakby to był atak na ten sam kraj. I jasne, nie jest tam wskazane, że
obowiązuje od razu odpowiedź militarna, jednak to już byłoby przekroczenie tej czerwonej linii, no bo jeśli zaatakowali w ten sposób Polskę, to mogą zaatakować i każdy kolejny kraj i na to zwyczajnie trzeba odpowiedzieć. Bo jeśli nie odpowiedzą, no to Rosja jeszcze bardziej dostanie taki sygnał, że mogą robić dosłownie co chcą. I to nie jest scenariusz, którego ktokolwiek przy zdrowych zmysłach by chciał, włączając to rosyjskich strategów wojskowych. Takie działania oznaczałyby po prostu globalną katastrofę na niewyobrażalną skalę. Ale jeśli to już się stanie, to faktycznie po dupie dostaniemy raczej my. Bo to u nas miałoby to siać spustoszenie. Byłaby zapewne odpowiedź ze strony NATO, ale to mogłoby przerwać eskalację. Tylko właśnie w momencie takim, kiedy to Polska ucierpi najmocniej. Nie wspominając rzecz jasna o Ukrainie. Bosnisz powołuje się również na obecność broni termojądrowej w obwodzie kaliningradzkim, co ma rzekomo odstraszać Polskę i inne kraje NATO od jakichkolwiek działań militarnych. No i oczywiście Kaliningrad jest silnie zmilitaryzowany, ale warto przypomnieć, że NATO również ma swoje strategiczne środki obronne, w tym zaawansowane systemy przeciwrakietowe rozmieszczone czy to w Polsce, czy Rumunii. No i Polska jako obecnie kluczowy członek wschodniej flanki NATO jest dobrze przygotowana na ewentualne zagrożenia. Tak przynajmniej nam mówią. Tylko dlaczego nie chcą dalej pozwolić nam na wykorzystanie planu nuclear sharing? Dlaczego u nas nie ma broni jądrowej? To są pytania, na które ciężko w ogóle jakkolwiek odpowiedzieć, bo chyba nikomu by nie zaszkodziło, żeby Polska mogła bronić się w razie czego sama z własnego terytorium. Ostatnio nawet przecież amerykański generał stwierdził wprost, że no, jeśli Polska będzie w stanie wojny teraz, no to niestety będzie musiała trochę poczekać na jakąkolwiek pomoc ze strony NATO i to może zająć nawet 14 dni. Wprost to powiedział przed kamerami. A 14 dni to jest naprawdę dużo czasu. My nie będziemy mogli w stanie indywidualnie odpowiedzieć. Będziemy trochę taką Ukrainą, która w ogóle nie jest suwerennym krajem obecnie i polega wyłącznie na pomocy i dobrych chęciach Zachodu. Przecież gdyby Zachód przestał pomagać, to Ukrainy by już nie było w ciągu zaledwie kilku dni. No i w kontekście wypowiedzi Sikorskiego i odpowiedzi Miedwiediewa warto zwrócić uwagę na mechanizmy dyplomatyczne, które cały czas są w tej grze. Bo dyplomacja, chociaż taka mniej widowiskowa niż wojenne pogróżki, odgrywa kluczową rolę w zapobieganiu eskalacji konfliktów. Bo historia uczy nas, że większość kryzysów nuklearnych była rozwiązywana przy stole negocjacyjnym, a nie na polu bitwy. I finalnie do nich nie dochodziło. I miejmy nadzieję, że rząd Donalda Tuska mimo wszystko wie co robi. Tutaj dobrze jest odpowiednio się przygotować. Niemiecki tygodnik Der Spiegel opublikował 26 maja artykuł Strach przed Wielką Wojną, wywołując duże poruszenie w prasie oraz mediach społecznościowych, głównie w Ukrainie. Według publikacji Polska i kraje bałtyckie są gotowe wysłać swoje wojska do Ukrainy, jeśli rosyjska armia odniesie znaczące sukcesy na polu bitwy. Informacje te miały być przekazane niemieckim parlamentarzystom przez posłów z krajów bałtyckich podczas konferencji Lennart Meri w Tallinie. Były doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy, Anton Heraszczenko, szeroko skomentował sprawę na swoim kanale w serwisie X, przypominając, że kraje bałtyckie i Polska mogą zdecydować się na interwencję w Ukrainie w przypadku strategicznego przełomu Rosjan. Wspomniał również, że takie działania mogą doprowadzić do zaangażowania NATO w konflikt, co budzi obawy kanclerza Niemiec oraz prezydenta Stanów Zjednoczonych. W tym kontekście Heraszczenko przypomniał wywiad prezydenta Francji Emmanuela Macrona dla brytyjskiego tygodnika The Economist z 2 maja, w którym Macron stwierdził, że nie można wykluczyć żadnego scenariusza w przypadku toczącego się konfliktu. Macron odniósł się również do możliwej interwencji francuskich wojsk w Ukrainie, zaznaczając, że taka decyzja zależałaby od prośby Ukrainy. W ostatnich miesiącach najważniejsi polscy politycy, w tym prezydent Andrzej Duda i premier Donald Tusk, wielokrotnie deklarowali, że Polska nie wyśle żołnierzy do Ukrainy. Te deklaracje były reakcją na rozmowy plenarne, które odbyły się w lutym w Pałacu Elizejskim, gdzie premier Słowacji Robert Fico stwierdził, że kilku członków NATO i Unii Europejskiej rozważa wysłanie żołnierzy do Ukrainy. Prezydent Duda podkreślił, że nie ma porozumienia w tej sprawie. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził stanowisko Polski, mówiąc na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia, że Polska nie ma planów wysyłania wojsk do Ukrainy. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk dodał w Polsat News, że o sprawach bezpieczeństwa należy mówić w zaciszu
gabinetów, ponieważ są to sprawy ultrawrażliwe. Ministerstwo Obrony Narodowej zdementowało informację Der Spiegel, a rzecznik Janusz Sejmej poinformował, że nic mu na ten temat nie wiadomo. Wszystko wskazuje na to, że Polska podtrzymuje swoje stanowisko o niewysyłaniu wojsk do Ukrainy. Kserokopię dowodu osobistego i świadectwo ukończenia ostatniej szkoły. Warto również zabrać inne, które mogą być przydatne. No i do tego warto dodać konkretną odpowiedź Władimira Putina. Władimir Putin przestrzegł przed pomocą dla Ukrainy. Inni wyjadą, Polacy nigdy. To wprost stwierdził Władimir Putin, który cytowany jest przez Onet. Jeśli jedne kontyngenty krajów europejskich wejdą razem z Polakami, inne wyjadą, a Polacy nigdy. Powiedział Władimir Putin w czasie konferencji prasowej. Rosyjski przywódca tak odniósł się do pytania dziennikarza o możliwość wysłania zachodniego kontyngentu do pomocy Ukrainie. To już nie powiedział Miedwiediew, który znany jest z tego, ze swojej takiej agresywnej retoryki antypolskiej, tylko to powiedział sam prezydent Rosji, który raczej tonuje się w takich wypowiedziach zazwyczaj. Chyba że rozjuszył go Szymon Hołownia, wgniatając go w ziemię i chciał mu się odwdzięczyć, ale wątpię. Prezydent Francji kreśli czarny scenariusz dla Europy. Wieje zły wiatr, obudźcie się. Emmanuel Macron udał się z wizytą do Niemiec. Na agendzie znalazło się wiele spraw, które mogą zdecydować o przyszłości Europy. Francuski prezydent stwierdził, że pokój nie oznacza kapitulacji Ukrainy. Niecałe dwa tygodnie przed wyborami europejskimi Macron zwrócił uwagę na wzrost skrajnej prawicy i rosyjską ofensywę na Ukrainie. W Europie wieje zły wiatr, obudźcie się, grzmiał prezydent Francji w poniedziałek wieczorem podczas przemówienia w Dreźnie. Także jedna i druga strona kreślą czarne scenariusze, a nam się cały czas wmawia, że wszystko jest w porządku. Der Spiegel grzmi, że Polska wyśle swoje wojska na Ukrainę, jeśli Rosja odniesie jakieś niewyobrażalne sukcesy na froncie. Polska, kraj, który od lat trzyma rękę na pulsie wschodniego sąsiada, a nie własnym pulsie, teraz miałby się rzucić w sam środek ognia. Ale spokojnie, już widzę, jak Rosja chichocze z boku, bo przecież to nie jest takie proste. Zanim przejdziemy do meritum, musimy spojrzeć na realia. Polska od zawsze balansuje na granicy wspierania Ukrainy i unikania bezpośredniej konfrontacji z Rosją. MON szybko zareagowało na takie plotki, twierdząc, że nie ma planów wysłania wojsk. To wcale nie zaskakuje, bo kto by chciał iść na wojnę bez jasnego planu i poparcia NATO? Aczkolwiek zauważcie, że w dyplomacji ważne są słowa. Nie ma planów. Obecnie nie ma takich planów. To nie zostało wykluczone. Minister Obrony Narodowej nie mówi wprost, że nie, my nigdy nie wyślemy naszych wojsk na Ukrainę. On mówi, że nie ma na to planów. Przypomnijmy sobie sytuację z 1920 roku. Polacy wyruszyli na wschód z nadzieją, że będą tam witani jako wyzwoliciele. Skończyło się to Bitwą Warszawską, gdzie cudem powstrzymaliśmy bolszewików. Teraz 100 lat później historia zdaje się zataczać koło. Czy naprawdę chcemy takiej powtórki? Wszystko zaczęło się od Emmanuela Macrona, który z radością deklarował, że nie wyklucza wysłania francuskich wojsk na Ukrainę. Ale czy ktoś zauważył, jak cicho zrobiło się, gdy przyszło do konkretów? Macron jak zawsze, wielkie słowa, małe czyny. Francja z jednej strony apeluje o pomoc Ukrainie, z drugiej prowadzi jednak swoje interesy z Rosją za zamkniętymi drzwiami. Hipokryzja na całego jest tam widoczna od zawsze. To Macron cały czas dzwonił do Putina na początku. To Macron nie wycofał swoich firm z Rosji. I to on teraz nawołuje do wysyłania wojsk na Ukrainę. I to ma na nas wpłynąć, żebyśmy to my zrobili. A co na to Putin? No ten, jak zawsze, wie po prostu, jak rozgrzać atmosferę. Polacy nigdy nie wrócą. No i mówi to strasząc, że jeśli wejdziemy na Ukrainę, to już tam po prostu zostaniemy. No i brzmi to jak groźba bardzo poważna. Jednak w kontekście historycznych doświadczeń warto się zastanowić, czy to tylko straszenie, czy realne zagrożenie. NATO nie chce się angażować bezpośrednio, bo wie, że eskalacja mogłaby wymknąć się spod kontroli. Jens Stoltenberg, sekretarz generalny NATO, zauważył, że nadszedł czas, by ponownie rozważyć ograniczenia dla Ukrainy. No ale cóż, rozważania to jedno, a rzeczywiste działania to drugie. Jak na razie nie ma takiej opcji, żeby Ukraina mogła ofensywę stosować przeciwko Rosji, a z drugiej strony też już są pogłoski, że i Niemcy, i Stany Zjednoczone zagroziły Ukrainie, że jeśli to zrobi, to wstrzymają pomoc. Tylko Polska tutaj, jak zawsze, jest w trudnej sytuacji między tym wschodem a zachodem. Wysyłanie wojsk na Ukrainę to ogromne ryzyko, które mogłoby doprowadzić do otwartej wojny z Rosją. Bo niekoniecznie inne kraje NATO
zgodzą się na coś takiego i zaraz może pójść retoryka w świat, a wszystko zależy tylko od tej retoryki medialnej, że Polska sama sprowokowała ten konflikt, dlaczego my mamy im pomagać? Przecież wiecie, że taka sytuacja też jest jak najbardziej przewidywalna. Czy naprawdę chcemy wracać do czasów zimnej wojny? Nasza polityka powinna być chłodna, racjonalna i oparta na faktach, ale nie zimna. Nie możemy sobie pozwolić na decyzję pod wpływem takich emocji i prowokacji. A Polska powinna uczyć się na własnych błędach z przeszłości i nie wchodzić w niepotrzebne konflikty. Wsparcie Ukrainy jest oczywiście ważne, ale musi być przemyślane i zgodne z naszymi interesami narodowymi. Lecimy dalej. Dlaczego dane o polskiej inflacji są tylko z pozoru optymistyczne? Inflacja w maju nieznacznie wzrosła do 2,6% z 2,4% w kwietniu. W ujęciu miesięcznym przeciętny poziom cen wzrósł o 0,2%, powiedział Polska Agencja Prasowa ekonomista banku PKO BP Kamil Pastor. Inflacja w maju nieznacznie wzrosła do 2,6% z 2,4% w kwietniu. W ujęciu miesięcznym przeciętny poziom cen wzrósł o 0,2%, powiedział Polska Agencja Prasowa, ekonomista banku PKO BP Kamil Pastor. Główną przyczyną miesięcznego wzrostu cen była żywność, w przypadku której ceny były nadal podbijane przez rozłożony w czasie efekt powrotu 5% stawki podatku VAT w kwietniu, dodał. Według niego kwietniowy wzrost podatku VAT przełoży się w ograniczonym stopniu na ceny żywności ze względu na trwającą rywalizację cenową między sieciami handlowymi oraz fakt, że dynamika przychodów tych sieci spada. Inflacja bazowa pozostanie w maju na poziomie 4,1%. Szczególnie silnie rosną ceny w branżach usługowych, zwłaszcza w restauracjach i hotelach, czego przyczyną są szybko rosnące koszty pracy, co wpływa na uporczywość inflacji bazowej, powiedział ekonomista PKO BP. Dodał, że w maju ceny nośników energii, czyli prądu, gazu, ciepła i opału, obniżyły się. Sytuacja zmieni się w lipcu, kiedy ceny energii zostaną odmrożone. Sądzimy, że przeciętne rachunki za energię w efekcie odmrożenia cen wzrosną o około 16%, co podbije inflację o około 2 punkty procentowe. Oczywiście ostateczna skala podwyżki pozostaje niepewna, ale sądzimy, że w lipcu inflacja wyniesie około 4,6%, powiedział Kamil Pastor. Mamy taką tendencję do ekstrapolowania rzeczywistości, więc w momencie, kiedy widzimy wokół siebie coś złego, dobrego, to jakby mamy naturalną tendencję do tego, żeby oczekiwać, że tak dalej będzie. No i w dalszym ciągu są to liczby, które mogą zadowalać. Zwłaszcza, że przez ostatnie lata mieliśmy inflację na poziomie kilkunastu procent. Niekiedy dochodziła nawet prawie do 20, gdzie w całej strefie euro takiej inflacji nie było. Polacy chyba już mają dość takich zwyżek cen. W dalszym ciągu odczuwamy, że wszystko jest po prostu cholernie drogie, aczkolwiek ceny już przynajmniej tak bardzo nie rosną. Nie dajcie sobie wmówić tego, co Glapiński próbował wmawiać jeszcze za rządów PiSu, że inflacja spada, to ceny spadają. Gówno prawda, to w ogóle są tweety pisane przez oficjalny profil NBP, nasz państwowy, za który płacimy i wmawiają nam takie herezje. Nie, jeśli inflacja dalej jest na plusie, to w dalszym ciągu ceny rosną, tylko wolniej. To, że wzrosną do 2,6, nie jest czymś złym, czego powinniśmy się teraz obawiać. Problem tylko w tym, czy nasza obecna polityka jest w stanie utrzymać tak niski stopień inflacji. Miejmy nadzieję, że tak. Lećmy dalej. A lot of things has happened in the last days. In particular, szef unijnej dyplomacji, Josep Borrell, wyraził poparcie dla polskiej inicjatywy budowy Europejskiego Systemu Obrony Powietrznej, podkreślając jednak, że decyzja w tej sprawie leży w gestii państw członkowskich. Borrell, pytany przed spotkaniem ministrów obrony krajów Unii Europejskiej o inicjatywę Polski, powiedział: moją rolą jest wspieranie budowy wspólnej polityki obronnej. Dlaczego mamy patrzeć na obronę powietrzną w sposób fragmentaryczny? Rynek wewnętrzny należy do państw członkowskich. Dlaczego nie miałaby powstać wewnętrzna obrona
obronna przestrzeń powietrzna. Borrell podkreślił, że wspólna ochrona europejskiej przestrzeni powietrznej to perfekcyjny pomysł, choć zwrócił uwagę, że wszystko tkwi w szczegółach. Wymienił kilka kwestii do rozważenia, takich jak lokalizacja systemu, jego zakres, finansowanie, a także fakt, że obecnie nie można kupować broni z unijnego budżetu. Jeśli państwa członkowskie chcą stworzyć narzędzie, aby rozwinąć wspólną obronną przestrzeń powietrzną, będzie to fantastyczne, ocenił szef dyplomacji Unii Europejskiej. Dodał, że w tej kwestii inicjatywa leży po stronie unijnych stolic. Pomysł budowy kopuły nad Europą po raz pierwszy zaproponował premier Donald Tusk podczas wystąpienia na Europejskim Kongresie Gospodarczym 7 maja. W kontekście potencjalnego finansowania mówił o minimum 100 miliardach euro, sugerując wykorzystanie niewykorzystanych środków z Funduszu Odbudowy powołanego po pandemii COVID-19. W ubiegłym tygodniu Tusk wraz z szefem greckiego rządu Kyriakosem Mitsotakisem wysłał list do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, apelując o utworzenie tarczy obrony powietrznej. This is really a dilemma. How the international community can make... No i fajnie, że mamy przynajmniej jeden akcept. Oczywiście to nie jest już akceptacja wszystkich krajów członkowskich, no aczkolwiek jest to fajny gest, że finalnie możemy gdzieś iść w tym kierunku. Można rzecz jasna mieć zastrzeżenia do tej tarczy wschód, można mieć zastrzeżenia do polityki względem obrony naszej granicy, sposobów, jakie tu kreśli nam Kosiniak-Kamysz, aczkolwiek wzmacnianie polskiej granicy i ewentualnej obrony na wypadek konfliktu jest niezwykle istotne i dobrze, żeby w tym kierunku szła nasza polityka.